Kurde, co to jest? A, to ten cross. No nic, dzisiaj taki pierwszy motovlog. Trzeba tu parę rzeczy poprawić. Może się uda. A, pewnie nic nie uda się zrobić, ale trzeba spróbować. Zobaczcie, jak sobie zrobiłem z tego paleciaka, kurde, stopkę. Taki odboj, czy jak to się nazywa, jak w porcie statek cumuje, żeby się nie porysował. Nawet można motor z rozpędu rzucić i stopka idealna. A tak na poważnie, zobaczcie, to jest niezły ambaras. Może przez to, że tu jest, kurde, ta uszczelka nie taka jak trzeba, może przez to on tak przerywa. Co wy na to myślicie? Trzeba będzie się tym zająć. Odkręcam gaźnik. Podstawię sobie taczkę na części, na śrubki. Coś to jest nie halo, wszystko to nie powinno tak być. Dobra, ale wyszedł. Teraz to już wcale nie zapalę. Nie wiem, powiem wam, czy to może takie być, czy nie. Sami ocencie. Powiem wam, co kupiłem w sklepie motoryzacyjnym do motorów. A, zaczniemy od tego. Ładowarka do akumulatora 6-woltowego, ale to taka ładowarka, powiem wam, jak do telefonu. Jak to się otwiera? Zrobimy unboxing. Instrukcja, oczywiście czytać się nie będzie. Nie, może i przeczytam. Taki mały prostowniczek, bo Java ma instalację 6-woltową. Takie szczypeczki. Takie maleństwo. 40 zeta dałem. Dwie świece. A ze świecami to jest tak, jak motor przerywa czy coś, to ma się nadzieję, że się zmieni świece i wszystko będzie gitara. Ale najczęściej tak nie jest. I właśnie, nie było uszczelek do Jawy 350, to wziąłem takie coś, żeby sobie dociąć. Ale czy ja będę umiał to dociąć, to nie wiem. Dobra. Spróbuję się przynajmniej tym zająć. Żeby chociaż to dało się zrobić jak trzeba. A powiem wam, kawki się napiję, bo nie piłem dzisiaj. O, słabo zamieszana. To Jarek śrubokrętem. Nie, no co wy. A ten przewód nie chciał zejść, to nie będę go ruszał. A zaraz, a może wystarczy dokręcić? Nie, chyba nie. A chciałem się dzisiaj do tyłu przejechać. Co wy na to myślicie? Dam radę do tyłu tym pojechać? Jak na rowerze? O kurde, kurde. No tu jest bardzo nie halo to zrobione. I tylko czy ja wytnę to bardziej halo? Jak jest? Nie, no to jest tragedia po prostu. Jak to wyciąć? Na pewno się nie uda, ale trudno się mówi. A ja to powiem wam, o tak bym to zostawił i cześć. Źle to wymyśliłem. Bo nie przewidziałem, że tu jest... Widzicie, jak tutaj jest. Wiedziałem, że tak będzie. Teraz się to wszystko ubrudzi. Chyba, że to naciągnę. O kurde, ale żeby nie pękło. Ale numer chyba się udało. Tylko teraz, nie wiem, czy widzicie, gdzie ta kamera jest, kurde. Czy się teraz zgodzi? Trudno. Tu coś jest, gaźnik chyba nie halo. Nic z tego nie będzie. Ale dobra, ważne, żeby spróbować do tyłu pojeździć. To się dzisiaj liczy. Aj, kurde, Jarek, coś ty kupił. A no to tak jest, no słuchajcie, no co tu będziemy gadać, no. Jak zmieniamy świece, jak myślicie? Już chyba trzeba zmienić od razu, jak już kupiłem.
To zmienimy na szybkości. Ze świecami to krótko zejdzie. Ale Jarek, my chcemy zobaczyć, jak ty tyłem będziesz na tym jechał. No dobra, spokojnie. Najważniejsze to, żeby... kurde, zapalić maszynę. Nie, żadnej świecy nie mogę odkręcić. Odkręcę je na ciepły silnik. Nie będę się z niej bocował, bo jeszcze tego tylko brakuje, żeby zepsuć. No tak, ale uszczelka przepuszcza. No ale dobra. Na ciepły silnik się odkręciły. Ta jest stara. Tak jakby za bogata mieszanka chyba była, bo za bardzo dużo sadzy na tym jest. No ale dobra, wkręcimy i się przejedziemy, pojedziemy w pole, zobaczymy, jak pszenica się przezimowała. Myślę, że nie trzeba tak bardzo mocno świec dokręcać. Tyle tylko, żeby się nie odkręciła. Zobaczcie, jak tutaj jest pospawane to wszystko. Nawet fajnie, kurde. Aby tylko, żeby się trzymało. Przejedziemy się w pole, zobaczymy, jak tam zboże, kurde. I dziki, zobaczycie, jak poryły. Jak to teraz wygląda po zimie. Czy ta pszenica się przyjmie w ogóle? Kurde. Czy ją się przyjmie, ale czy będzie jakiś plon? Dobra, palę i jadę. A wy razem ze mną, jak chcecie. Dobra, i z popychu oczywiście. Coś jest, kurde, albo źle założone, albo kabel może tu jakiś wyrwał się, bo tak jakby na jeden cylinder chodzi już teraz. A kurde, mam, tu coś spadło, tylko czy ja to założę tutaj, jak świecę zakładałem, to tu jeden kabelek wyrwałem z jednej cewki. Chyba założyłem. Mam nadzieję, że to było przyczyną. Jak zapali, to znaczy, że to było to. Zanim mnie ktoś nagra, żeby trochę poćwiczyć.
Zobaczycie, jaka jest perspektywa, jak się tyłem jedzie. Jechaliście do tyłu z Jarkiem Ogarkiem. O, nawozy kupiłem. Powiem wam, całą paletę. Zaraz wam pokażę. O, mam nawet nagrane. Kurde, przyjechały do mnie nawozy. Chodźcie, zobaczymy. Jakiś fajny samochód będzie to zdejmował. O kurde, patrzcie. Widzicie, jak Jarek zaszalał z nawozami? Calutka paleta. Kurde, o. O, pięknie. Oj, na dół, na dół, na dół, na dół. Jeszcze troszkę do płotu. O, super. Przyjechał mój kumpel, to mnie nagra. Zobaczycie, jak Jarek śmiga tyłem. O, co jest? Cały urok życia. Maszyna. Tu przynajmniej się nie ma co zepsuć. Zawsze jest iskra, gaźnik się nie zapcha. Do kolegi Tomka, kurde, sprzęt. Fajne? Jarek, przejedź się tym. No dobra, myślę, że się przejadę, bo mi pozwoli. Mam nadzieję.
To jest kurde Japoniec. Tu nie ma to tamto. To co, brykniemy, tylko kask założę tym razem. I oczywiście zgodnie z przepisami pojedziemy. Zapalona maszyna. To co, przejedziemy się, tak powoli. Kurde, powiem wam, paczka przyszła od Mizara. Ja nie mogę, koszulka. Jarek Ogarek 1986. Kurde. No nie mogę. I traktor mój. 25. Ale jaja. Ale fajna sprawa, ale niespodzianka. Co to może być? A, do kierownicy. O, ja nie mogę. I też wygrawerowany Jarek Ogarek. Ale numer. Wygrawerowany, czy to co to jest wymyślone? Fajna sprawa. Napis, kurde, super. Nie spodziewałem się. Ta koszulka to mnie naprawdę rozwaliła. Jarek, to zakładaj. No dobra, zaraz założę. No i jak? Kurde? Widać napis dobrze? Zrobimy teraz witajcie. Witajcie! Kurde. Notes jeszcze serwisowy. A tutaj co jest? Kurde. Zaproszenie. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targi Kielce Agrotech 2019. O kurde, no bo targi Kielce będą, dokładnie, rolnicze. W marcu bodajże. No Jarek się wybiera. Także moi widzowie, jak też się wybieracie, to może mnie tam, może się spotkamy po prostu. Może poznacie Jarka Ogarka. Także ten. Dobra, zamontujemy, powiem wam. To się jakoś nazywa nawet, tylko ja zapomniałem jak. To jest ten pomocnik do kręcenia kierownicą. Ale zaraz, koszulkę muszę zmienić, bo się nie chcę ubrudzić. Klucze jakieś wziąłem. Nie wiem tylko, czy tu nie za ciemno będzie i nie wiem, z której strony to sobie zamontować. O, tu na pudełku znalazłem. Targi Kielce, Agrotech. 15-17 marzec. Zapalimy, wyjedziemy metr. Żeby nagrywać to po ciemku. Dobra, zgasimy, żeby nie hałasowało. Bo się kurde rozleci. Znowu śrubki zginą, a w błocie się nie znajdzie. Na podkładkę jak jest, to damy. Póki jej nie zgubiłem. Luks, kurde. Fajnie to wygląda. I koniec na dzisiaj. To na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!
Kurde, ale fajny księżyc. U was też jest taki?